witajcie. Drugi raz, czy trzeci, trzymam kamerę w taki sposób. Spontanicznie jadę właśnie do Poznania na meskę granie. Spontanicznie dlatego, że akurat nie ma nikogo w domu, a mi się trochę nudziło. I pomyślałem, że fajnie byłoby pójść na koncert, usłyszeć na żywo Icy Drinkersów, usłyszeć jeszcze raz na żywo Kasię Nosowską, za którą przepadam, byłem na jednym koncercie w Koninie i po prostu rewelacja. A, dwa razy byłem, jeszcze byłem na Heju w Poznaniu. I teraz znów fajnie jest usłyszeć, będzie fajnie usłyszeć Kasię Nosowską. Będzie tam jeszcze kilku innych fajnych artystów, zobaczymy. Spróbuję coś nagrać, a to też będzie fajna okazja, żeby odwiedzić znajomych w Poznaniu. Mam nadzieję coś nagrać, mam nadzieję, że będzie można wnieść kamerę, że ochroniarze mnie nie zabiorą. Jak zabiorą, to trudno. Muszę jeszcze powiedzieć, że coś mi rzęsi w samochodzie. Mam nadzieję, że nie powtórzy się historia z Kamienia Pomorskiego, gdzie jak wracaliśmy z Eski Music Awards z Mateuszem, to padł mi alternator, musiałem to naprawiać. Jeżeli mi się popsuje, to pojadę do tego kamienia, pojadę do tego mechanika i po prostu będę musiał złożyć reklamację, więc Mateusz będzie mógł się szykować na kolejne odwiedziny. No, ale zobaczymy, mam nadzieję, że jednak dojadę spokojnie do domu. I no, jejku, muszę ominąć coś takiego! I rowerek. Dziadzia jedzie rowerkiem i gada przez telefon. Przecież to jest niedozwolone. Ostrość. Jestem właśnie w Poznaniu. Jest godzina 17, do koncertu mam jeszcze godzinę. Przy okazji dowiecie się trochę z mojego prywatnego życia, bo jestem teraz pod swoją uczelnią. Tutaj się uczę zaocznie. Zaraz wyjdę z samochodu, założę bluzę i trochę wam opowiem o tej uczelni. Niestety pogoda się trochę popsuła. Pewnie kiepsko tu będzie słychać, bo samochody jeżdżą, tutaj jest ulica. A więc tak, tutaj się uczę. Reklama. Lokowanie produktu. Jest. Wyższa szkoła logistyki. Po wakacjach będę na drugim roku. Mamy słońce. Tak wygląda plac. Tak wygląda plac tej szkoły. Tutaj jest podstawówka, tutaj też czasami są zajęcia. Tak wygląda ta szkoła mniej więcej. Mieści się na ulicy Estowskiego, Edwarda bodajże. Nie wiem, Wyższa Szkoła Logistyki. Bardzo polecam tą szkołę. Bardzo polecam tą szkołę, naprawdę bardzo fajni ludzie, bardzo fajni nauczyciele. To jest najważniejsze. Nauczyciele są najważniejsi, a w tej szkole są zajebiści. Przy okazji pozdrawiam swoją nauczycielkę, panią doktor od chemii, z którą spotkam się we wrześniu. Niestety mam poprawkę. Mam nadzieję, że mnie przepuści. Jak nie, to usunę ten filmik, bo w sumie nie będę polecał szkoły, z której mnie wywalili, nie? No. A więc tu poznałem zajebistych ludzi. Zwykle na długich przerwach, albo jeżeli jest przerwa w zajęciach, albo czasami są zajęcia, ale są nudne, przychodzimy do tego oto baru. Teraz jest zamknięty. A czasami jeszcze wcześniej był ten bar. I były tam najlepsze imprezy. I będą. Mam nadzieję. Chyba, że mnie wywalą. No to nie będzie.
co jeszcze? Muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz idę z kamerą. Nie, chyba drugi raz. Idę z kamerą tak po prostu po mieście. I wszyscy ludzie tak się dziwnie na mnie patrzą. Zawsze mnie to zastanawiało, jak oglądałem vlogi typu Kamila, typu Gabu. Jak reagują ludzie na to, że idą z kamerą. No i właśnie się dowiedziałem. Patrzą się jak na pajaca. No, także żeby mi się bateria nie wyczerpała, to na razie kończę i spróbuję dla was coś nagrać z męskiego grania, o ile tam trafię. Jak widzicie, też zaczyna coraz bardziej padać. Wow. Fajny początek się zapowiada tego koncertu. Zobaczymy, co będzie dalej. Wow, na razie jestem pod drzewkiem. I pani sobie przeszła. Trochę dziwnie się spojrzała. No nic. Mam nadzieję, że przestanie padać za chwilę. Przynajmniej do 18 do koncertu. Zobaczymy. Taki czyściutki, piękny polski hip-hop zabrzmiał po raz pierwszy w Krakowie, kiedy grali teraz z Towarzyszeniem Przyjaciół z Noise Trio. Ten właśnie skład, OSR Tabasco! By wyciągnąć pomocną dłoń, jeśli chodzi, co mówię, pozostałeś sam. Pomyśl, że na zawsze będzie z tobą ten track. Jak masz problem, zawsze znajdzie się ktoś. By wyciągnąć pomocną dłoń, jeśli wątpisz, co mówię, pozostałeś sam. Pomyśl, że na zawsze będzie z tobą ten track. Świat i kontrasty, opierdolą bez pasty. Możesz poczuć się bezpiecznie. I nadal reklama słabna, przyjedź do nas twój samochód. Więc już kurwa jest podrada. Radykalna patentka rada z sytuacją prawdą.
patrzysz jak imry, siedzisz jak ląd. A fryzurą się burzysz, z kołek nie snud. Jestem teraz na stacji, jestem po koncercie. Tak na szybko, bo jest rozliczenie dobowe. Jest po północy kawałek. A więc tak, co chciałem powiedzieć. Po pierwsze, zajebisty koncert. Jejku, co o nim. Najfajniejsze w tym koncercie jest to, że daje on możliwość pokazania się mniej znanym i bardzo dobrym gwiazdom, artystom. I tak strasznie zaskoczył mnie zespół Sorry Boys, który gra taką alternatywną muzykę, rock alternatywny, i zespół naprawdę wybitny, warty promocji. Nawet dostałem płytę tego zespołu, tak ona wygląda. Bardzo dobra płyta, wracając na pewno jej posłucham. Po drugie, koncert Kazik na żywo, po prostu rewelacja, mistrzostwo świata. Pierwszy raz byłem na koncercie Kazika i tak samo pierwszy raz byłem na koncercie ICDC i po prostu oni wymiatają. To co Tytus robi na scenie, to jest po prostu nie do opisania, po prostu trzeba tam być, trzeba iść na ich koncerty. Najbardziej zaskoczył mnie cover New York, New York w wersji hard i to było po prostu mega. Jeśli chodzi o Kasię Nosowską, to jest po prostu królowa polskiej alternatywy. To jest najlepsza artystka w Polsce według mnie. I jak do tej pory nie ma sobie równych. Koncert, chociaż krótki, jej był po prostu niesamowity jak wszystkie. Wykonała ona piosenkę Oceniaj mnie w duecie z Kazikiem. Wykonała piosenkę z repertuaru Osieckiej z Julią Marcel. Był też cover z Tytusem z ICDC. Po prostu rewelacja. Nigdzie indziej nie można tego zobaczyć, ja tylko na jej koncertach. A zobaczenie jej w takich duetach to po prostu rzadkość, dlatego cieszę się, że mogłem tam być. I ogólnie teraz przez całą drogę, albo przez połowę będę słuchał Heja, bo ta muzyka jest tak zaraźliwa, że po każdym koncercie Hej albo Kasi Nosowskiej przez parę dni słucham jej utworów, także ja tankuję samochód i zmykam do domu. Trzymajcie się i na razie, hej!